Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos, jakby głos mnogich wód, jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy i śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka. A w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są nienaganni. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad, mówiąc: upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamie na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane, nierozcieńczone w kielichu jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii jej obrazu i ten, kto bierze znamie jej imienia. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I usłyszałem głos, który z nieba mówił: napisz. Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Już teraz, zaiste mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Potem ujrzałem, oto biały obłok, a siedzący na obłoku podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi. A siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody